Siemanko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Pod filmami pojawia się coraz więcej komentarzy, żebym przybliżył wam wszystkie pety. Dyskusja na temat petów trwa również na Discordzie, na który was serdecznie zapraszam. Tam na temat petów odpowiem z reguły szybciej niż na filmie, ale żeby każdy miał łatwy dostęp do wiedzy, postanowiłem nagrać film na temat piaskowego jaszczura. Zaczniemy od niego, bo ten pet jest dostępny od sezonu pierwszego. W pierwszym sezonie macie chyba dostęp do 4 petów, a nie, jednak do 10 petów. Niestety żaden z nich nie pasuje dobrze na samym początku do Kinary Niko, poza właśnie piaskowym jaszczurem. Owszem, ta para ma dostęp do ptaka nocy, ale niestety póki Kinara nie jest przebudzona, szansa na wywołanie obrażeń od talentu pupila jest bardzo niska, bo mamy szansę jedynie w przypadku używania umiejętności Niko. Dlatego polecam wszystkim uzbroić się w piaskowego jaszczura, póki wasza Kinara nie jest przebudzona. Ponadto jaszczury mają bardzo silne atrybuty i mają ich całkiem sporo. Z reguły pety mają 3 atrybuty, w których się specjalizują. Jaszczury natomiast mają tych atrybutów 4. Co sprawia, że ich umiejętności będą działały lepiej, ale bez przedłużania przejdźmy do budowy takiego pupila. Może na początek jednak pokażę wam, że sam używam takiego peta. Uważam, że jest świetny. Jak dobrze wiecie, jestem sceptycznie nastawiony co do leczenia, ale para Magrat Zejda pokazały, że można takim leczeniem wyrobić sobie dosyć znaczącą przewagę na froncie. Dlatego ja nie używam jednego, a używam 2 piaskowych jaszczurów, gdy biegam na 4 marsze. Ale to nie jest film na temat petów, których używam. Zerknijmy więc, co taki jaszczur może nam zaoferować. Przejdziemy sobie do takiej tablicy, na której będę mógł wam zamieniać i pokazywać, których talentów warto się uczyć, a których nie, w zależności od tego, czy gracie marszem magicznym, czy gracie marszem fizycznym. Na wstępie zaznaczę, że ten jaszczur bardziej mi pasuje dla marszów dystansowych niż dla piechoty. Dla piechoty polecam jadowitego jaszczura. A dlaczego piaskowy jaszczur pasuje mi bardziej do jednostek dystansowych? Dlatego, że wasze legiony jedynymi obrażeniami, które dostają walcząc na dystans, bardzo często są to tylko kontrataki, więc taka połowa tych obrażeń, bo wiadomo, całe obrażenia mogłyby się składać z normalnego ataku i kontrataku, bardzo często obrywacie jedynie kontratakiem i takie leczenie piaskowego jaszczura, które jest dosyć znaczące na kilku gwiazdkowych umiejętnościach, może sprawić, że możecie stać na polu tak długo, aż ktoś was nie sfokusuje. Oczywiście jeśli walczycie z przeciwnikiem o w miarę podobnej mocy, bo jeśli walczycie na jednostkę tier wyżej, to leczenie owszem, też wam coś da, ale nie będzie tak znaczące, tak widoczne, jak w przypadku, gdy walczycie z przeciwnikiem o podobnej mocy, a będzie bardzo, bardzo ważne i bardzo, bardzo mocne w przypadku, gdy walczycie na przeciwników słabszych. Szczególnie jest bardzo mocne dla jednostek T5. Pomyślcie sobie, że umiejętność Kamienna Aura potrafi przywrócić do waszego legionu, do 4 waszych legionów, to 6 sekund, a z talentem sezonowym co 4 sekundy około 300-400 jednostek T5. Więc hej, nic, tylko brać tego peta do waszych strzelców albo magów. Najpierw opiszę build dla strzelców. Także wiadomo, na początek potrzebujecie talentu. Najlepiej, żeby miał te 2 gwiazdki. Dosyć łatwo osiągnąć 2 gwiazdki, 3 gwiazdek. Ja próbuję to zrobić, ale jest to bardzo oporne. Wam również polecam podnieść wszystkie umiejętności oraz talenty u petów do 2 gwiazdek, a dopiero potem martwcie się, jak podnieść umiejętność do 3 gwiazdek. Chyba że taką umiejętność możecie kupić, jak na przykład Wspaniałą Opiekę, wtedy osiągnięcie 3 gwiazdek jest zdecydowanie łatwiejsze niż wbicie 3 gwiazdek między innymi na talentach. Pierwszy będzie talent, oczywiście go potrzebujecie. Drugą umiejętnością, w którą polecam wyposażyć waszego piaskowego jaszczura, jest umiejętność Przyspieszona Kamienna Aura, która jest dostępna w sklepie jako nagroda sezonowa. Jest to jedna z tych umiejętności, w którą naprawdę warto się zaopatrzyć. Kolejnymi 2 umiejętnościami, które wasz piaskowy jaszczur musi posiadać, są to Harmonia oraz Boskie Błogosławieństwo. Obie działają tak samo, czyli podnoszą wasze uzdrawianie od umiejętności pupila. Poza tym
obu tych umiejętności nie możecie kupić, dlatego pewnie na dłuższy czas zatrzymacie się na tych dwóch gwiazdkach. Mi się udało wbić każdą z tych umiejętności na dwie gwiazdki poza uderzeniem łańcucha i niezłomnym uderzeniem łańcucha, do których teraz przejdziemy. Z racji tego, że ten pet został zbudowany z myślą o Magrat i Zajdzie, dodaliśmy tutaj uderzenie łańcucha tego względu, żeby mieć dostęp do niezłomnego uderzenia łańcucha, które ma 100% szans na uzyskanie uzdrowienia podczas użycia uderzenia łańcucha, a na uderzenie łańcucha mamy 50% szans podczas zadawania obrażeń od normalnego ataku. Więc mamy 50% szans na to, że zostaniemy uleczeni o całkiem znaczącą ilość jednostek. Może w czasie jednej sekundy nie jest to zawrotna ilość, ale w trakcie całej walki naprawdę ten pupil z talentami pod leczenie potrafi postawić na nogi naprawdę ogromne ilości waszych jednostek. Mamy już 6 umiejętności, 7 umiejętnością must have dla strzelców. Oczywiście ten pupil może być stosowany również u Kinary i Niko. Póki ta Kinara nie będzie przebudzona, wtedy możecie zamienić na śnieżnego ptaka, a i na przyszłość będziecie mieli piaskowego jaszczura do Magrat i Zajdy, chyba że dostaną swojego pupila, co jest bardzo prawdopodobne, ale ten pupil naprawdę, naprawdę działa. 7 umiejętnością będzie wspaniała opieka. Co sekundę mamy 10% szans na uzdrowienie. No i jeśli macie 8 miejsc na umiejętności, polecam wam się wyposażyć w umiejętność, która podbije wasze statystyki legionu. Na przykład HP. HP jest najważniejsze ogólnie w każdym typie jednostek, a szczególnie w takim legionie, który chce się leczyć, bo wtedy mniej jednostek ginie od kontrataków czy od normalnych ataków. Ale zamiast HP może być to również obrona, może być to również atak fizyczny, którego tutaj z jakiegoś powodu nie mam. Ale to dlatego, że tak naprawdę HP jest najważniejsze, potem jest obrona, a ten atak jest na samym końcu. Z tego względu, że tego HP jest stosunkowo mało do obrony i do ataku, dlatego każdy procent jest na wagę złota. Piaskowy jaszczur ma również tutaj taką umiejętność jak samodzielnie opatrująca kamienna aura, której totalnie nie polecam. Chyba że do jakiegoś bohatera, który miałby robić rally, tylko i wyłącznie wtedy. Jak działa ta umiejętność? Otóż zwiększa nasze uzdrowienie o 30%. Wiadomo, ten procent może być inny, ale w zamian za to kamienna aura, czyli nasz talent, leczy tylko legion, w który wyposażony jest ten pet. Jeśli chodzi o walkę na otwartym polu, no nie ma tutaj żadnej matematyki, która byłaby za tym, żeby wyszło, że ta umiejętność jest w jakiś sposób dobra. Gdybyśmy zwiększyli o 30%, 250 już, żeby było łatwiej liczyć, wtedy kamienna aura będzie nas leczyła o współczynniku uzdrawiania 325, a bez tej umiejętności nasza kamienna aura leczy 4 nasze legiony o wartości 250. Wybór jest bardzo prosty, unikajcie tej umiejętności. Oczywiście możecie ją kupić w sklepie za zasługi, tylko po to, żeby ją sprzedać. Tak prezentowałby się build dla strzelców, natomiast w buildzie dla magów nie potrzebujemy uderzenia łańcucha oraz nie potrzebujemy niezłomnego uderzenia łańcucha, gdyż one nie zadziałają. W przypadku legionów magicznych polecam wam wziąć wybuchy szału, które przyspieszą używanie umiejętności wpadania w szał przez waszych bohaterów. A wiadomo, magowie w dużej części opierają się na tych umiejętnościach. Podstawa dla magicznego legionu wyglądałaby tak. Kamienna aura, przyspieszona kamienna aura, wybuchy szału, harmonia, boskie błogosławieństwo, wspaniała opieka. No i na dwa ostatnie miejsca możecie sobie dać HP, możecie sobie dać obronę, możecie sobie dać mur serc, który będzie wam generował tarczę, na którą macie 10% szans. Tarcza o takiej wartości mniej więcej będzie odpowiadała jednemu kontratakowi, co sprawi, że również będziecie dłużej mieli zdrowszy legion, dzięki czemu wasze umiejętności padania w szał będą zadawały więcej obrażeń. Oczywiście możecie również wyposażyć się w grom z jasnego nieba w zamian za którąś z tych dwóch ostatnich umiejętności. Ja osobiście widziałbym coś takiego dla magów. Owszem, ten pupil jest dosyć defensywny, ale niech was to nie zmyli. Utrzymanie waszych legionów na wysokim poziomie zdrowia naprawdę zwiększy wasze obrażenia, o czym nie pozostaje wam nic innego, jak przekonać się na własnej skórze. Tak jak mówię, ja biegam na 2 piaskowe jaszczury. Drugiemu jaszczurowi również postaram się podnieść talent na 2 gwiazdki, żeby wam pokazać, jak to wygląda w praktyce. Taki jaszczur potrafi nam uzdrowić 2200 jednostek w krótkim czasie.
Tutaj kolejne 2,5 tysiąca jednostek w krótkim czasie. Jak widzicie, HP praktycznie nie spadło. Tutaj mamy 281 200. Tutaj mamy 281 000. W tym przypadku więcej się uzdrowiliśmy niż straciliśmy, co naprawdę pokazuje, że ten pupil jest dosyć fajny. Jak widzicie, dużo, dużo tego leczenia było. Tutaj mamy 6700, kolejne 2000, kolejne 2000, kolejne 3000 praktycznie. Tutaj uzdrowiliśmy się o 8000. Naprawdę dwa takie jaszczury robią ogromną robotę na polu walki. Takie jaszczury są pomocne dla takiego małego gracza jak ja. Natomiast gracz posiadający jednostki T5, jakby współczynnik jest taki sam dla jednostek T4 i jednostek T5. A wiadomo, że jednostki T5 są kilka razy mocniejsze. Z tego względu polecam takiego pupila, szczególnie dla tych mocniejszych graczy. To jest ten sam case co w przypadku Garuda. Ten mocniejszy gracz skorzysta dużo, dużo więcej w przypadku leczenia niż ten słabszy gracz. Ja jestem w tym momencie w nim zakochany. Wam również polecam zbudować przynajmniej jednego piaskowego jaszczura, żebyście wiedzieli, o czym mówię. W tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że okazał się pomocny. Wiecie, co robić. Trzymajcie się. Elo.